sezonie letnim zapraszamy Państwa na wystawę znajdującą się w ogrodzie Czerwonego Dworu, zatytułowaną Wielka Krokiew od profanum do sakrum. To wystawa fotograficzna prezentująca to symboliczne dla Zakopanego miejsce. Wielka Krokiew, która powstała w 1925 roku, a więc niebawem będzie już stuletnia, zaprojektowana przez Stryjeńskiego, początkowo nosiła także jego imię. W tej chwili nosi imię Stanisława Marusarza, nazywanego dziadkiem i nazywanego królem Wielkiej Krokwi. Zdjęcia, które pokazujemy Państwu, to zdjęcia archiwalne z Narodowego Centrum Cyfrowego, ale także wystawy nieżyjącego już Romana Serafina i zdjęcia Pawła Murzyna. Ten obiekt zawsze towarzyszył skokom narciarskim i na przestrzeni prawie 100 lat swojego istnienia skocznia się powiększała od obiektu 30-40-metrowego, który został otwarty w marcu 1925 roku, gdzie pierwszy rekord osiągnął Stanisław Gąsienica-Sieczka, to było 36 metrów, aż po czasy współczesne, kiedy na Wielkiej Krokwi zawodnicy najlepsi na świecie potrafią skoczyć w granicach 147-150 metrów. No więc to są już skoki bardzo długie. W swojej początkowej fazie była znana z wspaniałych skoków i sukcesów Bronka Czecha, który został zamordowany w Oświęcimiu. Tutaj zostawione są zdjęcia historyczne. Tu mamy epokę tak zwana, można by powiedzieć, Stanisława Marusarza, który był dominującym skoczkiem na tej skoczni. I on tutaj był magnesem przyciągającym rzesze ludzi. Widzimy tutaj na fotografii tę fotografię kolorową, która obrazuje Stanisława Marusarza. To był tydzień przed śmiercią. Niestety, tutaj było fajne spotkanie, dość duże w Chochołowie przy granicy z Suchą Chorą, gdzie powstał pomnik dla kurierów taczańskich. Jak każde skoki muszą być zawsze pod opieką medyczną, tak tutaj tą opiekę medyczną zawsze sprawowała siostra warszawska. Oczywiście gopry, lekarze, karetki również, ale siostra warszawska była tym takim dobrym duchem i zawsze do zawodników, i to co z cukierkiem podeszła, czy jakoś pogłaskała tego, który tam, że tak powiem, miał pecha. Ta osoba była szczególnie znana na całą Polskę, no powiem nawet na cały świat, bo przy pożegnaniu siostry warszawskiej Walter Hofer no właśnie to wyraził, że jednak cały świat ją poznał. W ostatnich latach na Krokwi rozegrano dwie zimowe uniwersjady. To były bardzo ważne wydarzenia sportowe w dziejach Zakopanego, które pokazywały, że ta przedwojenna, że ten przedwojenny kierunek pójścia w stronę sportu nadal jest podtrzymywany przez miasto. Rozgrywane są też od 1980 roku zawody cyklu Pucharu Świata w skokach narciarskich FIS, które od 2001 roku są już tutaj na Krokwi rozgrywane rokrocznie. Tutaj mamy planszę przedstawiającą Waltera Hofera, to jest dyrektor zawodów. On tutaj zawsze Pucharu Świata. On zawsze był na tej skoczni, on na wszystkich zresztą Pucharach Świata odgrywał podstawową rolę, on dopuszczał, on, że tak powiem, wszystko to miał w swojej pieczy. Dlatego ten człowiek był bardzo rozpoznawalny, był doceniany przez polskich kibiców, zawsze tutaj tak organizował, tak starał się, żeby to było bezpieczne i tutaj pożegnanie Waltera Hofera odbyło się na Wielkiej Krokwi. To jednak jest pewien taki dowód, że ta Wielka Krokwi ma swoje duże znaczenie w światowych skokach narciarskich. Wielka Krokiew to nie tylko miejsce sportu, miejsce emocji, ściągające setki tysięcy ludzi, ale to także miejsce, w którym odbywały się liczne imprezy kulturalne. Odbywał się Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich, występy chórów, występy baletów. Wystawa, która praktycznie mogłaby być znacznie, znacznie większa, miejsce jest ograniczone, przywołuje to miejsce, Wielką Krokiew, w aspekcie także najważniejszego dla Zakopanego wydarzenia,
a więc mszy świętej celebrowanej przez Ojca Świętego Jana Pawła II w 1997 roku. To właśnie od tego czasu są organizowane, żeby upamiętnić to wydarzenie, Dni Zakopanego. I wystawa właśnie wpisuje się w obecnie odbywające się Dni Zakopanego. To sakrum, to uświęcenie tego miejsca było później przypomniane jeszcze w 2007 roku. Była także, odbyła się tam msza święta, a jeszcze później umieszczono tam tablicę poświęconą świętemu już dzisiaj Janowi Pawłowi II. Stanisław Marusarz napisał w swojej książce Na skoczniach Polski i świata, że zawsze marzył od dziecka po pierwsze, żeby skakać na tej wielkiej krokwi, którą uznał za najpiękniejszą skocznię, zresztą nie tylko on, skocznię świata, ale także, że największym honorem jest reprezentowanie Polski, polskich barw. To pokolenie, które przeżyło II wojnę światową, zupełnie inaczej podchodziło do tego miejsca, jeszcze jakim jest Wielka Krokiew. Było to także sakrum, ale w innym wymiarze. A sakrum naprawdę stało się podczas wizyty Ojca Świętego i mszy świętej, która zgromadziła 400 tysięcy osób. Na koniec chcę powiedzieć, że ta wielka skocznia jest obiektem magicznym, zarówno w zimie podczas Puaru Świata, jak i latem, kiedy wśród zieleni lasów widać ten piękny obiekt pokryty także zielonym igelitem. I to chyba tak już zawsze będzie, że ta skocznia będzie sprzyjała nam, Zakopiańczykom, Polakom i skoczkom z całego świata. Zapraszamy bardzo serdecznie do oglądnięcia tej wystawy czynnej w sezonie letnim w Ogrodzie Czerwonego Dworu.